Meroe pozostawało nekropolią królewską przez ponad 600 lat, aż do 350 roku naszej ery. W tym czasie wzniesiono kilkadziesiąt piramid. Początkowo budowano je z piaskowca, a w późniejszym okresie także z cegły. Najczęściej były one wznoszone na kwadratowej podstawie o boku od 4,5 nawet do 17,5 metra. Ich wysokość wynosiła od 10 do 30 metrów. Do piramid dobudowywano kaplice poświęcone zmarłemu. Ściany kaplic były bogato zdobione wizerunkami bogów i osoby zmarłej. Pochowany władca był z reguły przedstawiany w pozycji siedzącej na tronie. W 1834 roku przybył tu w poszukiwaniu skarbów Włoch Giuseppe Ferlini. W piramidzie królowej Amanisza Kheto znalazł złotą i srebrną biżuterię meroicką. Przypisuje się mu uszkodzenie 40 tutejszych piramid. Kolejną noc spędzamy w namiotach w bezpośrednim sąsiedztwie piramid. W promieniach wschodzącego słońca pięknie prezentuje się północna część nekropolii. Przy naszym obozowisku już wczesnym rankiem pojawili się miejscowi handlowcy, usiłując coś sprzedać. Po śniadaniu odwiedzamy jeszcze piramidy w południowej części nekropolii meroickiej. Fałszywe drzwi umożliwiające duszy przechodzenie między światem zmarłych i żywych.
2011 roku Meroe zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Około 2 km od nekropolii znajduje się królewskie miasto Meroe. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono tu w 1902 roku. Odkryto wielką świątynię boga Amona, która była drugą co do wielkości w królestwie Kusz. Główna część świątyni z ołtarzem, na którym stał posąg boga Amona. Obok była kaplica, w której odbywały się koronacje. Pozostałości murów miejskich z III wieku przed naszą erą. Świątynia dedykowana rzymskiemu cesarzowi Augustowi. W okresie największej świetności Meroe mogło liczyć 20 do 25 tysięcy mieszkańców. Pozostałości Pałacu Królewskiego. Zlewozmywak pochodzący z pomieszczeń dla służby. Ołtarz ofiarny. Basen w łaźni królewskiej typu rzymskiego.